2065. A co jak mamy nadal wirusa? Wiecie co się wtedy dzieje? Ludziom odpierdala. I to zdrowo. Powiem wam tyle, że kurna o czwartku tak należy udawać się do sklepów i w miejsca publiczne. Okularki przywiezione i maska przywieziona i tym dużym samolotem, tym ruskim samolotem. Rozumicie? A wiecie o tym, że w moim warsztacie nie ma tego wirusa. No właśnie, po co ja w tym łażę? Ściągniemy okulary. No to co się, człowiek by się udusił. No. Jako, że wszędzie mamy pełno informacji, tylko w jednym temacie, bądź w tematach pokrewnych do tego jednego najważniejszego, ja wam dzisiaj pokażę mój sposób, który chodził mi po głowie już dobre kilka tygodni, jak nie więcej. Mianowicie, jak wiecie, mam zrobiony stół ze względu na to, że za tym blatem mam ścianę, która ma potencjał, ale nie za bardzo chcę jakieś przeprowadzać inwestycje, jeżeli chodzi o zakup materiałów na to, żeby zrobić tą ścianę, panele ścienne, drewniane. Nie chcę paneli z MDF-u oklejanych. Mam jeszcze 4 paczki paneli podłogowych. Nie chcę tego ze względu na to, że nie podoba mi się. Ze względu na to, że znalazłem kilka kantówek, które były po takiej mega potężnej maszynie, postanowiłem, że tymi kantówkami zabuduję właśnie tą ścianę, ale w taki dosyć nietypowy sposób. Jednym będzie się to podobało, innym nie będzie się to podobało. Ja to też jestem, nie? Już trzecie ujęcie jest, a jeszcze wam nie pokazałem, o co mi chodzi. Jezus Maryśko, co za człowiek. Tam za kamerą właśnie mam położone już dwa rzędy i kładłem to wczoraj. A wy oglądacie to dzisiaj. A ja w zasadzie to kiedy to nagrałem? Nie dzisiaj to nagrywam, wczoraj to kładłem, ale położyłem tylko dwa rzędy, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. W razie draki, gdyby mi się nie podobało, to w tym momencie zerwie, nie nagram filmu, nagram inny film, albo nagram jeszcze jakiś inny film. Dobra, Olo, skończ już pitolić. Skończ. Pokaż tym ludziom w końcu, o co tobie chodzi. Dobra, to ja już wam pokazuję, zrobię następną zmianę kadru. Pewnie już widzicie, o co mi chodzi. Tutaj mamy takie dwa fajne rzędy, które według mnie, jak zabuduję tą całą ścianę, to cały obraz i nastrój, że tak powiem, w moim warsztaciku zrobi się troszkę bardziej przyjazne środowisku. Ja wcześniej zamontowałem tutaj płytę lakierowaną z MDF-u, tą 4 mm. Ze względu na to, że ściana tutaj w moim warsztacie jest mega hiper krzywa ze względu na to, że jakby nie było, to jest piwnica i tutaj szalunki były zrobione tak, jak były zrobione. I widać, jak deski były w tych szalunkach. Jest to mega krzywe. Trochę kapuchy by poszło na to, żeby te ściany tutaj doprowadzić do stanu używalności. A tak jak to tutaj widzicie, jest, zakryłem to właśnie tą płytą i teraz wyłożę całość na tyle, na ile mi starczy tych moich kosteczek. Wyłożę to wszystko właśnie tak do samej góry. Wydaje mi się, że ściana będzie wyglądała całkiem fajnie i przyjemnie. Piszcie w komentarzu, jak wam się podoba mój pomysł na ścianę. Ja jedynie co zrobię, to ja już tutaj mam 4 takie kosteczki, które mam wstępnie przeszlifowane. Niestety tutaj tego nie będę ciął, ze względu na to, że ostatnio mój tryb pracy tej na etacie jest tak popieprzony, że ja kompletnie nie mam czasu popołudniami, bo albo po południu, albo rano do pracy się chodzi, trudny okres przed nami i korzystając z chwili wolnego w czasie przerwy śniadaniowej, naciąłem sobie tego troszkę w pracy i tutaj wam pokażę kilka ujęć. Ex
ekstra magia kina, nie? Dobra, takie wycięte i przeszlifowane z każdej strony. A tutaj jest jeszcze wersja całkiem surowa. Wszystkie jakieś tam nierówności, nie równam tego jakoś super, bo zachechlałbym się na śmierć papierem, czołgiem tak samo. Także tutaj po prostu te kosteczki, nie równam ich, żeby nie było, że ja je do kąta równam. To jest kantówka, która teoretycznie powinna mieć jakiś tam kąt. Ona ma mniej więcej kąt, tylko mniej więcej. Nie równam tego. Tutaj będą szpary, które będzie widać. Nie przeszkadza mi to. Jak to będzie w całości położone, to będzie miało swój urok. Przynajmniej tak myślę, że będzie miało. Dobra, pokażę wam teraz kilka ujęć tutaj z tego, co stworzyłem, i później pokażę wam, jak będę kładł resztę. A tej reszty trochę jest. No trochę tu tego jest, z gwoździami przeciętymi. Ale czy starczy? Nie wiem. Jak nie starczy, to dotnę jeszcze i położę resztę. Okej, dobra. To lecimy dalej. Nie wyłączajcie, bo to nie jest efekt finalny. Opowiadał w zasadzie o wymiarach tych kantówek, bo jeżeli będziecie chcieli sobie coś zrobić takiego, to w tym momencie jaką kantówkę sobie wymyślicie i kupicie, taką po prostu zastosujecie. Jeżeli przykładowo będziecie tutaj chcieli sobie zastosować kantówkę 40x40 bądź 20x20, wasza wola, ja chyba bym dostał do głowy, gdybym miał taką malutką kantówkę ciąć, bo to bym ciął z dobry miesiąc, nie? Chociaż wtedy szłoby troszkę to szybciej zrobić na ukośnicy, ale no mimo wszystko. Pamiętajcie o jednym. Im większa kantówka, tym większy, tym mniej będziecie tego wszystkiego potrzebowali, w zależności od wielkości ściany. Na co to wszystko łapać? Ja akurat nie kleję to na klej montażowy. To już jest koniec tego odcinka. Ja bardzo was serdecznie zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, można spokojnie pytać. Kto pyta, nie błądzi. Ja za to nie zbiję. Postaram się każdej osobie pytającej odpowiedzieć, pod warunkiem, że będzie to komentarz mądry i konstruktywny. Jeżeli to będą komentarze z typu jesteś debilem bądź jesteś downem, tak jak to ostatnio jeden z kolesi mi napisał przy wiertłach Forstnera, dostanie bana i wyleci na zbity pysk i dziękuję, do widzenia. Wolę mieć mniej widzów, ale widzów, którzy są moimi stałymi widzami, lubią oglądać to, co tworzę, i sobie rozmawiamy w komentarzach. Także ja was bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tutaj moją wyciętą łapkę dajemy albo tak, albo tak. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Nie dorobiłem się jeszcze dzwoneczka z drewna, więc dzwoneczka nie ma. Ale dzwoneczek wciśnijcie
I to koniecznie, bo jak nie wciśniecie, to nie będziecie widzieli, co tu się u mnie odwala na warsztacie. Dobra, a następny odcinek będzie też ciekawy. Wchodzimy w ciekawe odcinki. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie, bez pitolenia. Olo 76. Ciao!